W jaki sposób możemy stać się nowym stworzeniem? Silniejszym. Może to właśnie najpierw stać się bardziej podatnymi na zranienie, bardziej kruchymi. Stać się bardziej prostszymi. To znaczy, więzi, aby nasze więzi stawały się coraz prostsze z innymi. A kiedy akceptujemy, zgadzamy się na naszą kruchość, na naszą podatność, na zranienie, możemy być także bardziej otwarci dla innych. Ufamy, mamy zaufanie, że Duch Święty żyje w naszych sercach, w naszej duszy, w naszym ciele. Że żyje także w naszej wolności i w naszej woli. I czyni z nas wszystkich jednym ludem. Jestem szczęśliwy, że mogę być znowu w Polsce. Kiedy byłem pierwszy raz we Wrocławiu, to razem poszliśmy na pielgrzymkę do Trzebnicy. Tego ducha pielgrzymowania przywozicie także do nas, do Tezy. A więc starajmy się iść razem, wędrować razem z wiarą, że Duch Święty będzie nas prowadzić. Zapraszamy na godzinę 19 do aulki Lubańskiego na wykład brata Lojza, a jutro w piątek o godzinie 19 zapraszamy do Kościoła Świętej Małgorzaty na Śródce. Tam będziemy mieli okazję też spotkać się na krótkiej modlitwie, a później na takim spotkaniu dotyczącym kontynuacji tej